Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na kanale i dzisiaj, moi drodzy, w serii Inwestory porozmawiamy sobie o spółce, w którą ja chcę posiadać w swoim portfelu. To jest spółka gamingowa i to są gry tej spółki gamingowej, w której ja kiedyś grałem, gram i grać będę. Jestem wielkim fanem tych serii, które zaraz wam przedstawię. Paradox Interactive, to właśnie o tej spółce dzisiaj będziemy rozmawiali. Zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania, ale najpierw oczywiście pojedźmy tęslą w stronę słońca. Obiecałem wam zrobić analizę Paradox Interactive, troszkę więcej o tej spółce porozmawiać, pogadać, więc Paradox Interactive jest wydawca, twórca takich gier jak Europa Universalis, Heads of Iron, Stellaris, teraz też oczywiście część osób gra w Cities, Skylines, to są takie chyba najbardziej popularne, Crusader Kings, więc Europa Universalis, Crusaders Kings i Heads of Iron to są gry, które ja osobiście grałem i w, w, nawet grałem w jedynkę Europa Universalis, więc jedynka, dwójka, trójka i czwórka były przeze mnie obgrywane. Jestem wielkim fanem takich grand strategy, gier strategicznych, gdzie obejmujemy albo dowództwo nad jakimś krajem, państwem, albo na przykład jakimś miastem, bo też od takich możliwości możemy tutaj wyjść przez na przykład państwa w okresie II wojny światowej. Każdy tak praktycznie okres jest tutaj przez te gry obgrywany. W Crusader Kings gramy na przykład od lat. Od lat 800, lat do 1400 z hakiem. Od, w Europie Universalis gramy od 1400 do 1800, któregoś roku. Potem od 1800, któregoś roku do e, czasów nowożytnych jest Wiktoria która będzie też Wiktoria Trójka, i potem czasy II wojny światowej, 36 do 50 roku, Iron. Jeszcze mamy teraz Imperator, Rzym, więc te gry może znacie, może nie znacie. Ja jestem wielkim fanem Tigerek. Jak tutaj będzie wam lecieć reklamówka z tego tygodnia, bo jest wyprzedaż robią Tigerek. No i Stellaris jeszcze. To przecież historia w się rozgrywa w kosmosie, w jakimś wymyślonym świecie, więc Przeróżne gierki. Mamy mega dużo um, youtuberów w Polsce grających w tę grę. paradoks jest mocno stawiony na, na Polskę, zawsze mamy jakąś tam polską e, lokalizację, napisy, e, mamy też dużo różnych wydarzeń związanych z historią Polski, na przykład w Europie Universalis czy Crusader Kings, e, więc takie um, tematy się pojawiają. Dodatkowo jeszcze oczywiście Paradox wydaje inne gry, innych tam studiów mniejszych, tutaj mamy Empire of Scene, to jest w klimatach gangsterskich, więc jest dosyć dużo różnych gierek, teraz mamy jeszcze Surviving um, the Aftermath, czyli gra o postapokalipsie. mamy też grę o przeżywaniu na Marsie, o budowaniu kolonii na Marsie, bardzo dużo gierek, na pewno graliście w którąś z tych gierek. Albo oglądaliście jakiegoś youtubera polskiego, który w te gierki grywał? Wiem, że kolega Ignacy mocno w to grał, Niedźwiedź, w te gierki mocno, mocno pogrywali. No i ja tak samo jestem wielkim fanem na przykład Wiktorii, już nie mogę się doczekać kolejnej części Wiktorii Trójki. Zaawansowana ekonomia, czasy właśnie takie, gdzie Polski nie ma. Wiem, że dużo osób w to nie będzie chciało grać, bo Polski nie ma. A w Europa Universalis można wielką Polskę mieć od morza do morza. Czy w Crusader Kings można piastami grać i, i z wielką Polskę też zrobić? Albo na przykład odbudować Polskę w Heads of ja i dlatego właśnie dużo też w to osób w to grywa. Naprawdę jestem wielkim fanem, no i ja też po prostu, jak Warren Buffett, chce posiadać to, co, z czego korzystam. Czyli on jak piekole, bo posiada akcje coli, więc ja sobie chcę mieć w portfelu za jakiś czas, bo nie teraz bo paradoks jest mocno teraz wyprzedawany 140 koron w trendzie spadkowym, jak większość tutaj spółek gamingowych, od tutaj mamy od początku roku. Nie od, wrzućcie to jest październik, więc rok mamy spadkowy na paradoksie od dołka covidowego marcowego, no to jesteśmy bardzo blisko tego. Dołka. No i jeszcze mamy teraz tą związaną sprawę z Vergrandem, więc nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. W każdym razie, gdyby tam jeszcze gdzieś te dołki były, potem w okolicach 130 koron szwedzkich, czy właśnie między 120, może troszkę niżej by się udało złapać tę spółkę, to z chęcią będę ją chciał właśnie łapać i, i gromadzić. Bo oczywiście wiem, że ta spółka zatrudnia, to zaraz wam pokażę. Te. Biznes jest oparty na społeczności. Naprawdę, społeczność Gierek Paradoksu jest bardzo duża. Ludzie wydają pieniądze na DLC. Jeśli jakiś DLC powstaje, no to wszyscy take all my money and daj mi ten DLC. Wszyscy są zaakceptowali już to, że Paradoks ma taki styl, że wydaje podstawki, dopiero 12 czy 13 DLC wydaje. Na przykład w Europie Uniwersalnej jest 15 DLC różnych. Nawet wiecie. Content pack z muzyką i ludzie kupują, albo na przykład nowe uniformy do jakiegoś tam kraju, albo na przykład yy, gra jest y, jakiś DLC nacechowany na, na tam tylko i wyłącznie o Indiach, Chinach ludzie też to kupują, więc, więc mocno jest zbudowane i nastawione na community, na tą społeczność tych gierek paradoksu i to, to, się, to się niesamowicie będzie sprzedawało, bo też wiek docelowy takich graczy, no to jest powiedzmy. Od 16 plus do 30 roku życia, 35 roku życia. To są trochę starsze, yy, mężczyźni, starsze osoby, też zarabiający, bo, bo to nie jest głupia strzelanka. I to są gracze, którzy grają w daną grę wiele setek godzin. To nie jest te 70 czy tam 100 godzin przegranych i dziękuję i, i gra idzie na półkę. To jest też cel, który robi Albert ze swoimi long-term games. To właśnie też, żeby gracze grali w tę grę wiele, wiele godzin. Wiele, wiele godzin, żeby wiecie, przez te 400 lat zbudować ogromną potęgę, kolonizować świat i, i, i bić Hitlera, nie? Więc takie rzeczy. Więc tak, ostatnio sprawdzałem właśnie na Twitterze różne informacje o paradoksie, no i oni jeszcze 5 dni temu, jeden dzień temu, do nieogłoszonej jeszcze gry, nieogłoszonej jeszcze gry tutaj w, w Coming Soon i tak dalej, w paradoksie poszukują kolejnych ludzi tak mamy tutaj user experience user designer do nowej gierki, która jeszcze nie została ogłoszona, więc, więc to jest bardzo ciekawa sprawa jest teraz też tak graduowana przez to, że ma aferę wizerunkową, bo tam wiecie CEO, Mizogin, czy coś w tym stylu jakieś tam prześladowania w firmie w 2018 roku, więc wychodzą takie rzeczy no to wiadomo, że w Szwecji w Szwecji to wiadomo jak jest z, z tymi związanymi rzeczami, ale to wiadomo jak jest mega dużo negatywnej informacji naraz i tak dalej niech to wyceni no i najważniejsze według mnie, że, że zatrudniają do nowej gry, czyli jeszcze nowa gra będzie ogłoszona za jakiś czas, mamy tą Wiktorię Trójkę, która tutaj no, rozwija się i co, co miesiąc są takie update y deweloperów, żeby pokazywać i co, co zrobili w tym miesiącu, co ulepszyli, co dodali i hypują po prostu daną grę. Wiecie, ludzie już nie mogą się doczekać, żeby zagrać Wiktorię trzecią, która ona była po prostu wyczekiwana od lat. Kiedy filmik jakiś się pojawiał na właśnie kanałach Paradoksu czy z jakiejkolwiek innej gry, to pytali się zawsze było, kiedy Wiktoria Trójka, kiedy Wiktoria 3 będzie ogłoszona, więc dużo osób czeka na Wiktorię trzecią, żeby budować koleje i rozwijać swój, swój dany kraj. Więc tego, tego jest dużo. Na kanale paradoksu są te hypowane cały czas gierki. O, widzicie. U, u, u. Ośmiolecie już, ósme urodziny Europy Universalis 4, więc prawdopodobnie może będzie ogłoszona piątka, bo oni zakończyli chyba, wszystkie DLC już nie będą więcej ich robić, jest projekt zamknięty. No jestem, jestem ciekaw, z takiej analizy fundamentalnej, no to bardzo mało informacji jest, jeśli chodzi o, o dostęp do informacji. Na przykład na górę focus trzeba oczywiście być zarejestrowany, więc ja znalazłem tu na market screenerze trochę więcej informacji dla osób, które oczywiście sądzą, że fundamenty mają jakieś znaczenie, a nie mają znaczenia jakiejś wyhypowanej informacji itd. I ja na przykład tutaj ostatni ten skok w wartości, ten tutaj jak widzicie z tym, z tym tą, tą, tą dziurą, gapem. No to tutaj było ogłoszenie, że jest nowy CEO. Czy tam jakieś tam zmiany w, w zarządzie. I to było tylko tyle. Potem jest ta dalsza dystrybucja w dół. No ale właśnie, dobra, więc mamy tak. Sprzedaż za 2021 rok zrobimy w dolarach. Mamy 200 milionów. Trochę ma być większej w, no w przyszłym roku. Przychód ma być 52 miliony dolarów. Oni też wypłacają dywidendę, ale ona jest pomijalna, jest bardzo malutka ta dywidenda. Tam było chyba gdzieś z 12 centów około, więc tam poniżej 1% dywidendy to jest takie dzięki. Liczba zatrudnionych to 715 osób, i tutaj mamy wykres, jak wygląda z przychodami. Co roku są coraz, coraz większe. No i oczywiście za 2020 rok, tutaj mamy informację, to w koronach szwedzkich 27% przychód do sprzedaży i stosunek i według tutaj konsensusu analityków od nich, od pięciu analityków jest bardziej e, na baj, 6 na 10. E, to taka tutaj jest z ich strony. E, więc mają siano, mają nowe gry w drodze, mają wyhypowaną Wiktorię, hyp hypującą się Wiktorię, e, która na pewno spowoduje, że będzie wyższa sprzedaż. Z drugiej strony mieli teraz, mm, mieli teraz w tym momencie mm, nowo, nowy plugin, nowy addon, nowy DLC do Sur Surviving Mars. I ten Surviving Mars na przykład już nie spotkał się z dobrą opinią. Bardzo słaba, słaby dodatek do Surviving Mars. I tam były bardzo negatywne informacje na temat tej gry. Jest to gra poboczna, nie jest to jakiś tam core jak na przykład Crusader Kings, czy właśnie Stellaris, czy Victoria więc oczywiście powodowało to taki spadek, więc łapanie w okolicach 130 koron za taki, taką, taką spółkę będzie, myślę, wydaje okazją. Jeszcze oczywiście nie chcę łapać spadających noży. Czekam też właśnie na sprawę Cybergrant, żeby, żeby tutaj się uspokoiło i możliwe, że za kilka tygodni, miesięcy będę łapał pomimo właśnie nawet przewalutowania, przewalutowania na sobie. Link jest w opisie do tego brokera. Tutaj można właśnie sobie kupić. Ticker pdx.se na sztokholmskiej giełdzie. I to właśnie chcę sobie tutaj kupować, łapać i łapać do swojego portfolio. Mam nadzieję, że ta spółeczka będzie fajnie fajnie płaciła w przyszłości. No i poza tym chcę posiadać to, co sam gram. Eee, dawajcie znać, moi drodzy, w jakie wy macie tutaj eee, spółki gamingowe w swoim portfelu. W przyszłym tygodniu trzy spółki gamingowe z giełdy papierów wartościowych w Polsce, więc zapraszam Was bardzo do subskrybowania. Ja swoje spółki z Europy oraz z giełdy papierów wartościowych w Warszawie kupuję na XTB. więc to też jest taka ciekawostka. Ja korzystam z tego do 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie bez prowizji, więc link do edukacji oraz do brokera jest w opisie. To jest partner naszej serii. Zapraszam bardzo serdecznie do sprawdzenia jego oferty. No, i dawajcie znać, czy graliście i gracie w gry Paradoksu Interactive, i e, dawajcie znać, jak, jakim krajem gracie najczęściej np. Na w Europę Universalis, dlaczego to jest Rosja, dlaczego właśnie idziecie w wielką ilość, ogromne armię. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Z rozkazu El nakazuje się dołączenie do Liberum, sprawdzenie linku w opisie i oglądanie następnych materiałów. Śmiało kliknij.